tylko egzotyczne itemy. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku moim zadaniem jest zagrać jak najlepszy mecz używając tylko egzotycznych itemów. Zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków oraz pamiętajcie widzowie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Zakrzak i ty do sklepu. Pomysł na ten odcinek jest całkiem prosty, przynajmniej taki się wydaje, chociaż z drugiej strony to jest totalnie ciężki, dlatego że aby zdobyć jakikolwiek przedmiot, muszę zdobyć dwa klucze. Jeżeli mi się poszczęści, dostanę oczywiście klucze w perku klucznika, ale jeżeli mi się nie poszczęści, no to prawdopodobnie znajdę jeden klucz na cały mecz. I pamiętajmy też o tym, że jeżeli ktoś ze mną leci, tak jak właśnie w tym przypadku, no to widzowie, moja sytuacja nie jest zbyt dobra i muszę stąd zawijać. Bo wiecie, no nie mogę strzelać niczym. Aha, tu jest chłop, nie, mega. Widzę, że kolega dobrze się bawi. Akurat tyle ludzi musiało tutaj przylecieć. Serio, poleciałem w najdalsze możliwe miejsce, na końcu busa. I okazuje się, że 5 gości miało taki sam pomysł jak ja. Nie no, mega, ogólnie to spoko. 600 golda, mam tylko 600 golda. I teraz pytanie brzmi, czy użyję tego golda i dostanę klucznika, czy zostanę porobiony przez tego chromopanka? Nie, koleżko, tobie się chyba coś pomyliło, nie? Tobie się chyba coś pomyliło, że ty mnie atakujesz. Zero maców, zero kluczy. Ogólnie sytuacja lepsza być nie mogła. Tam się chłopy jakieś walą, nie no, ogólnie to mega. Widzowie, niech mi ktoś powie, gdzie ja znajdę klucz. Serio, ja się pytam, gdzie ja znajdę klucz? Albo za ile czasu perki będą dostępne? Aha, 40 sekund, nie no, koks. Wow, pierwszy item, małe potki, let's go. No niesamowite, naprawdę, no niesamowite. Ej, szczerze nie przypuszczałem, że od początku meczu będę musiał uciekać. Skrzynko, bądź taka miła i daj mi klucz. No nie tym razem. Ale na spokojnie, uleczmy się, widzowie. Mój plan jest teraz taki, ja się leczę do fulla. Czekamy na te perki i rolujemy golda. Ja wiem, że tego golda jest bardzo mało. W sumie to nie wiem, na co ja liczę, że za 500 golda, bo, przepraszam, nie mam go 600, mam go 500. Bo brakuje mi 3, żeby mieć 600, więc trochę unlucky. Może z tej skrzynki leci gold? No, leci gold item. Widzowie, obstawcie teraz, czy trafię perka. Zostawcie łapę w górę. Słyszałem, że jak teraz zostawicie łapę w górę, to będzie perk. A może nie będzie? No nie wiem, przekonajmy się. Klikam perka i uwaga, mamy lotnika. No to przerolujmy i mamy... Nic nie mamy. To nie wygląda najlepiej. Ale spokojnie, mamy oczywiście jeszcze tutaj 5 przerolowań golda. No, to nie było zbyt dobre. To również nie było najlepsze. To też nie było najlepsze. To też i ostatnie... Super, nie, ogólnie to mega. Oficjalnie nie mam golda, oficjalnie nie mam egzotycznego itema. Przepraszam bardzo, jak ja mam to zdobyć? A, i oficjalnie nie mam żadnych kluczy. Plan jest teraz taki, otwieramy wszystkie skrzynki i liczę na to, że ten klucz dostanę. Tylko szansa na to jest pewnie jakieś, nie wiem, 5% ze skrzynki albo mniej. Nie, mi klucze rzadko ze skrzynek lecą. Ta skrzynka musi okazać się szczęśliwa. Musi, ale tak nie będzie? Oczywiście, że tak nie jest. Moje szczęście, widzowie, to ogólnie nie zna granic. Ja zawsze, gdy nagrywam tego typu odcinki, to mam totalnego pecha i to tak bez kitu. Ale wiecie, jaki jest plus? Przynajmniej będę miał trochę leczenia, nie? To jest duży plus. Ej, no! Co? Aha! Nie, no fajnie, że ktoś chatę podpala. To może klucz na pożegnanie? Nie, no XD. Gość normalnie tak, o, bierze, rzuca we mnie świetliki. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat we mnie dalej nie mam klucza. Ale spoko, nie? No jak tak się bawimy, to się tak bawmy. Ja zawijam. Aha! I jeszcze jakiś ziomek na Spidermanie. Znaczy na sprzęcie do MP leci. Egzotyczny odcinek bez egzotycznych itemów. Takiego czegoś to jeszcze nie nagrywałem. A no i właśnie, weźmy sobie jakiegoś perka. Ej, mam golda. Mam golda na przerolowanie, ale wezmę jakikolwiek, żeby zmniejszyć tą pulę ogólnie wszystkich dostępnych perków. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Ty, a gdyby tak zabrać flagę, czy ona już jest podniesiona? No to chyba znaczy, że jest podniesiona. Mamy, widzowie, kolejnego perka, więc odbieramy go. Nie dostaję niczego, ale mam golda na jednego rola i też nie dostaję niczego. Weźmy łowcę skarbów. Przynajmniej będę widział zaznaczone skrzynki, gdy wejdę na nazwaną miejscówkę. Więc tak. Taki plus. No to co? Kierunek zaparowane źródła i liczę na to, że na zaparowanych źródłach chociaż jeden klucz dostanę. Ty! Kroki! Za mną kro... Dobra, jest źle. Nie, gość! Czy ja właśnie ginę? Szedłem na dach. Jeżeli to było 200 IQ, nie wiem jakim cudem, ale... Ja na razie żyję. Ej, nie gadaj, że ja przeżyję dzięki temu, że wbiłem się na dach. Nie, nie wierzę, że ten gość tego nie widzi. Serio. Ej, on mnie troluje, prawda? Tu ktoś kraka dostał. On mnie tro... Nie. 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 To się nie dzieje. Dobra, widzowie, powiedzmy, że jednak to się dzieje, więc ja sobie na spokojnie stąd pójdę. Ty, ja nie wiem, co ten gościu robi. Ja nie wiem, co ten gościu robi, co ten gościu zrobił, ale to jest dziwne. Mamy skrzynkę, daj proszę klucz. Nie wierzę. Może ja o czymś nie wiem, a klucze już nie lecą ze skrzynek. Widzowie, napiszcie proszę w komentarzu. Ej, to jest mega podejrzane. Ja otworzyłem już jakieś 10 skrzynek, nie dostałem żadnego klucza. 11 skrzynek, nie dostałem żadnego klucza. Dobra, teraz jestem na miejscówce, na której powinny mi się oznaczyć skrzynki, ale no niestety mi się nie oznaczyły.
super ten perk działa. Jeden klucz, ja naprawdę nie potrzebuję więcej, tylko jeden. W sensie, no, jeden na start, a potem to trochę więcej bym potrzebował. I myślałem, że to jest dźwięk klucza. Czy ja naprawdę nie dostanę klucza? Czy ja naprawdę nie dostanę żadnego klucza? Ja jestem, widzowie, załamany. To nie jest normalne. Ja wam mówię, że to nie jest normalne, że ja nie mogę dostać klucza. Zazwyczaj ma się trzy klucze, zawsze. Prawie w każdym meczu ma się te klucze. I nawet nie zwraca się na nie jakiejś szczególnej uwagi. A akurat, gdy nagrywam film, to jest ich zero. Nie, no jak z tej skrzyni mi nie wyleci klucz, to komputer leci przez okno. Więc lepiej, żeby wyleciał. 3, 2, 1 i... Bierzemy passata od sąsiada, jedziemy na Mega City. No i ja tak się teraz zastanawiam, czy ja w tym meczu dostanę w ogóle jeden egzotyczny item, czy nie. Powiem wam szczerze, że zaczynam w to wątpić i to naprawdę mocno. Klucz. Nie ma klucza. Dobra, perk. Nie ma klucza. Liczyłem na torbę pełną egzotyków, albo właśnie klucze, bo pamiętajmy o tym, że jeszcze mamy perk z egzotycznymi itemami. Ej, z tego automatu może wylecieć egzotyk. Tylko oczywiście moje szczęście jest takie, że no ja nie mam tego golda, więc mi nie wyleci. 32 osoby zostały nam do końca meczu, a ja dalej bez broni. Ja dalej, widzowie, jestem bez broni. To jest totalnie chore. Ale za to uzbierałem kolejne 100 golda, więc mogę przerolować kolejnego perka. Ej, klucze. A może klucze serio już nie istnieją? Ja nie rozumiem, co się tutaj wyrabia, ale to wygląda jak klucze by zostały dosłownie usunięte z gry. Ja nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. No nie ma na to sensownego wytłumaczenia. Kluczy jest zawsze masa, a ja ich... To jest ustawione. Widzowie, naprawdę ten mecz jest jakiś bezkluczowy. Ja nie wiem, ale sami wiecie, że to nie jest normalne. No serio, ile można otwierać skrzynek i nie dostać klucza? Kolejna. Jeżeli ktoś liczył skrzynki, to możecie policzyć, ile skrzynek zajmie mi trafienie klucza. Jak na razie obstawiam, że jest 15, 16... Dalej nie mam. Jestem totalnie załamany. Totalnie załamany. Dobra, widzowie, naprawdę, jeżeli w tym perku nie będzie klucza, w sumie to ja już wiem, że w nim nie ma, bo raz patrzyliśmy, ale jeżeli po przerolowaniu nie będzie kluczy, albo torby pełnej egzotyków, to jest źle. Jest źle. Jest bardzo źle. Nadwyżka klepu biorę. Czy ja mogę coś znaleźć? No, serio, ja nie mam zamiaru grać tego meczu. Tylko egzotyczne itemy i nie mieć żadnego egzotycznego itemu. No to będzie totalnie lipne, ale wygląda na to, że jest taka szansa, widzowie. No ja tutaj oszukiwać nie będę, tak? Nie będę oszukiwał. Po prostu jak tego nie dostanę, to tego nie będę miał. Jasny gwint. Ej, ja otworzyłem już tyle skrzynek. Tyle skrzynek. Za dużo już tych skrzynek nawet otworzyłem. Powinienem mieć 5 kluczy. Albo chociaż te 4, no. Przekonajmy się, czy w tym perku będzie to, co musi być. Czyli oczywiście klucz. 3, 2, 1. I tego klucza nie ma. I tego klucza, widzowie, nie ma. Co ja mam teraz zrobić? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Mam totalnego laga głowy, czy mam wyjść z tego meczu, zacząć ten odcinek od nowa, ale to by było totalnie bez sensu, nie? Powiem tak, widzowie, nadzieja umiera ostatnia. Pamiętajcie o tym. Ja mam nadzieję, że dostanę to, czego szukam. Chociaż wiem, że jest na to już bardzo mała szansa, ale wiem, że to się stanie. A nawet jak to się nie stanie, no to i tak wygram bez tego itemu. Tak, tak będzie. Mam egzotyczny kill-off, więc po prostu pokonam przeciwnika moim egzotycznym kill-offem. S. No i to jest też dobry plan. Można powiedzieć, że jeden egzotyk już jest. Nie no, tak naprawdę tego nie ma, ale teoretycznie jest. Teraz tylko pytanie, gdzie ja mogę znaleźć klucze? Ja potrzebuję golda. Po prostu golda albo otwierać dalej skrzynki. Bo jak już wszyscy widzieliśmy, skrzynki raczej szczęścia dzisiaj nie mają i szczęścia tego dalej nie mają. Chyba, że ja, widzowie, coś przegapiłem i powiedzmy w ostatniej aktualizacji klucze zostały wywalone. Może być taka sytuacja? Nie! 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 Nie, to jest nielogiczne. Słuchajcie, tutaj na ziemi... Wytłumaczy mi to ktoś? Tu na ziemi właśnie leży egzotyczny item. Znikąd. To się... Nie wiem, widzowie, to jest dziwne. W sensie, to jest dziwne. Przyznajcie, to jest dziwne. Jaka jest szansa na to, że trafię egzotyczny item na ziemi? Wow, to jest dziwne. To jest, widzowie, totalnie dziwne. W takim razie mamy egzotyczną pompę i w jakikolwiek sposób ona się nie pojawiła, w jakiś się pojawiła i ją zdobyłem, więc wbijamy do rifta. No i muszę teraz to wygrać, widzowie, muszę to wygrać. Ej, ale ja dalej mam totalnego laga głowę, jak to się w ogóle stało? Obserwuję okolice miasta z lotu ptaka, ale niestety nic nie widzę. Wytłumaczy mi ktoś, czemu ten perk nie działa? Ja w ogóle wziąłem perk, który pokazuje skrzynki, a przynajmniej powinien je pokazywać. O, jakiś ziód wyleciał sobie z
Rifta. Te skrzynki mi się nie pokazują. No ten perk jest pobugowany. Dobra, widzowie, mamy jeszcze jeden perk? Czy mi się wydaje? Nie, dobra, to jest ten stary perk. Ale co ciekawe, brakuje mi jednego golda do tego, żeby otworzyć tego perka. I zobaczycie, że prawdopodobnie, gdy przeroluję teraz te perki, to dostanę klucze. Ja jestem tego prawie pewien. To się zawsze dzieje tak, że dostajesz po coś, co potrzebujesz. W sensie w tym danym momencie, w którym to dostajesz, już tego nie potrzebujesz. Po prostu mam na myśli to, że dostajemy rzeczy, których nie potrzebujemy wtedy, kiedy je potrzebujemy, a kiedy tych rzeczy potrzebujemy, to ich nie dostajemy. Widzicie, nawet się zrymowało. No tak to działa. Tak w ogóle, możecie napisać, o której godzinie oglądacie ten odcinek. Czy przed szkołą, czy po szkole, czy może w majówkę, bo zaraz jest majówka. W sensie, no nie tak zaraz, ale no już całkiem niedługo. I teraz pytanie do mnie. Gdzie ja mogę znaleźć ten jeden gold i w sumie to gdzie ja mogę znaleźć przeciwników? Bo specjalnie wyleciałem riftem, żeby kogoś znaleźć, ale no nie znalazłem nikogo. Widzowie, to lobby jest dziwne. Ale, a jakiś anonimowy likwiduje, więc ci ludzie na serwerze na pewno są. Pytanie brzmi, gdzie? Jak tak teraz chodzę i myślę, to ja mam 3 splesze, 3 duże potki, 2 beczki, 6 małych potek. Co w tym meczu może pójść nie tak? Moim zdaniem, jedyna zła rzecz, która może się zdarzyć, żeby mnie pokonać, no to oczywiście snajpa w głowę, co dzieje się u mnie w co trzecim meczu. Więc prawdopodobnie jest duża szansa, że dostanę ją. Nie! Nie, nie. Okej. Okay. Ja dosłownie przed chwilą powiedziałem coś, co się teraz stało. Kiedy czegoś nie potrzebujesz, to to się dzieje. I właśnie dostałem ten klucz. Kiedy go totalnie nie potrzebuję. Czajcie bazę. Okej, okay, mamy tu jakiegoś ziomeczka. Walę go za 10. Okej, okay, mega mocno. Koleżko, koleżko mój drogi, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ja tutaj wjeżdżam i rozjeżdżam, tak? On wygląda na całkiem ogarniętego. I wo, dobra, kraka ma. Bomba. Nie, ty. Co jest, ginę. Widzowie, mam 14 HP. Mam 14 HP. Ktoś chce na trzeciego tu wjechał. No nie wytrzymam. No nie, nie wytrzymam. Ja nie mogę zginąć. Ej, ja, nie, ja serio teraz nie mogę zginąć. To nie ma takiej opcji nawet, że ja padnę. Jasny gwint. I jeszcze muszę trafić takiego napoceńca w momencie, w którym mam przypał. Widzowie, no nie wytrzymam. Ło, stary, wbił mi się tu. Zero ma, zero ma. Widzowie, po godzinie czasu pompa odzyskana. Mamy nawet pierwszego oponenta. Już go nie mamy. Mamy kolejnego oponenta, który nie do końca wie, co się tu dzieje. Dzień dobry. A raczej do widzenia. Okej, okay. Monkey King. Pokonałem króla małp, easy, easy. W ogóle obczajcie to, gdzie się lama zrespiła. Na dachu stacji benzynowej. Oczywiście dzięki temu wjeżdża kolejny egzotyczny item, czyli egzotyczna bandażownica. Oczywiście nie jest to bandażownica, tylko siorbownica. Dalej nazywam to tak, jak to się nazywało kilka lat temu. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ej, nie wiem, czy widać tego chłopa. W sensie na pewno go było widać. Robię na niego zasadzkę. Chyba, że on tu nie przyjdzie, no to zasadzka się nie uda. Ej, ja sobie tu chilluję, a ktoś mi tutaj wchodzi. Powiem tak, no lepiej, żeby tu nie przyszedł, ale on tu idzie. Chyba, że ja wyjdę do niego. Czekaj, 3, 2, 1. Góry? Na dole? Co? Wracam, wracam do mojej tutaj kryjóweczki. Ten ziomek jest obok mnie. Pode mną. Dobra, ładuję go. 75-50. Nara, leży. Ty, a co tu robi w ogóle egzotyczne P90 od niego? Dobra, zabieram się, mano. Lecimy po wina. Egzotyczne P90, egzotyczna pompa. Ej, no jest mocno. Jest mocno 3 osoby. W takim razie ja sobie... Wow, miałem mówić na chillku tutaj pobuduję, zabuduję. Ale okazuje się, że to nie będzie taki chill, bo z jednej strony mam gościa, który bije do mnie z mityka, a z drugiej strony chłopa, który gdzieś tu biega. Pytanie brzmi, gdzie? Dobra, już wiem. Obok mnie, ty. Boksuję go. Jest chyba... Ło, jest boks, ale co z tego? Jaki napoceniec, co jest? Nie, kolego, to mi się coś ewidentnie pomyliło. To mi się coś ewidentnie pomyliło. 88. I dostał dużo, ładuję go z P90. 18. Ło, myślałem, że trochę więcej go przeskanuje, ale lepsze to niż nic. Ło, ty, co taki agresywny, ty gościu? Ej, nie, no ja widzowie jestem aż zdziwiony, jak ten chłop tutaj atakuje mnie. Dobra, dostał 72. Co za agent? Ej, on mi tu nie chce odpuścić, serio. Ej, ja rozumiem, jakbyśmy byli jeden na jeden, ale ty, no jest jeszcze trzeci ziomek. Edycja, bombę mu daje. Edycja jeszcze jedna. No edytuj to, zrób to. Kolego, zrób to. Dobra, ładuję go. Aha, nie, no nieźle. W dwójkę na mnie idą. Nie, kocham to. Okej, okay, jednak nie w dwójkę, bo się porobili i zostaliśmy jeden na jednego. Więc zobaczmy, widzowie, zobaczmy to, czy uda mi się wygrać tylko egzotycznymi itemami. Mam nadzieję, że tak, ale z tego, co również widzę, to może być to bardzo ciężkie, bo trochę panika gaming. Ale słuchajcie, kto mówił, że panika gaming jest zła? No, nikt takiego czegoś nie mówił. Zajmuję hagie. Nie no, składam tego chłopa, widzowie, składam tego chłopa na easy. Aha, tylko jest pewien problem, bo on przeleciał do strefy, która jest turbo daleko. Szybki jump pad to jest mega ryzykowne, ale nie mam innej opcji, więc jak zginę w powietrzu, no to trudno się mówi, ale w tym powietrzu nie zginę, żyję. I teraz jak na kreatywnym, ej, kręcone normalnie build fight na kreatywnym, można powiedzieć, się tu dzieją. Edytuj to, ładuję go. Zobacz, ja wiem, że
jestem w stanie to wygrać, nie? Ja wiem, że jest to do zrobienia. Chłopie, ty nie wiesz, z kim zadarłeś. Nie wiesz, z kim zadarłeś. Powiedz ci, z kim? No nie wiem, w sumie sam. Z totalnym prosem oczywiście. Minus 36. Idziemy do domu. Dziomek wziął hagi, ale co z tego? Ja go odbijam. Jednak go... Aha, nie odbijam. Nice. Taka tam bomba za 160 czy 170. No, on ma po prostu, wiecie, mityczny karabin i pompę. Jasny gwint. Czemu tutaj znowu musi być, widzowie, strefa? W sensie, no, ja wiem, że jest ruszana i w ogóle, ale czemu to musi znowu być na jego rękę? O, to mam na myśli. Ziomek jedyne, co robi, to po prostu przechodzi ze strefy do strefy i ma totalny chill. Więc najprawdopodobniej, no, niestety to będzie przegrana. Chociaż nigdy nie wiadomo. Ja nie mogę. Kiedy się ostatni raz tak puściłem? Nie wiem. Stomatca. Tylko stomatca mi zostało. Ło, dobra. Drugie miejsce. Pamiętajcie, widzowie, o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Wpadajcie na te odcinki. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.